Ewangelii według świętego Jana. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Zaczęliśmy okres zwykły, kolor zielony, kolor nadziei, osiągnięcia zbawienia. Jezus zamienia wodę w wino. Jezus chce zamieniać w nas, w naszym życiu, wodę byle jakości, obojętności, oschłości, w miłość. Miłość, której każdy człowiek pragnie, szuka. Miłość, która rodzi się, powinna się rodzić i której powinno być jak najwięcej w rodzinie. W rodzinie. A dziś tak słabe te rodziny. Człowiek nie ma czasu dla człowieka. Praca, obowiązki, zajęcia, zalatanie, frustracje. Takie te więzi, jak taka woda właśnie. Takie popłuczyny właściwie. Trzeba prosić Pana Jezusa, żeby tej miłości nam dawał, uczył, żeby życie w naszych rodzinach zamieniał właśnie w to wino miłości, która przynosi radość, pokój, cierpliwość, która sprawia, że rodzinne życie staje się radością, że się chce żyć, chce się przebywać w swoim domu. Niech tego przykładem, znakiem, zachętą i patronem będzie święta rodzina z Nazaretu. Amen.